Bieg po nowe życie tworzą ludzie. Bez tych fantastycznych ludzi tej imprezy by nie było, ale za tymi ludźmi kryją się także historie. Historie, które chcemy opowiadać. Ze mną Dorota Przygocka. Cześć, dzień dobry. Witam. Po przeszczepieniu serca 4 lata. To kiedy te twoje urodziny? Drugie w roku. Tak, dokładnie 25 sierpnia będę obchodzić w tym roku 4 urodziny. No i nie ukrywam, że obchodzę je hucznie niż te moje prawdziwe majowe. No bo to było rzeczywiście nowe życie dla ciebie. Tak, u mnie już była sytuacja bardzo kiepska. Po prostu przyjechałam na kontrolne badanie do szpitala. Lekarze, kiedy zobaczyli moje wyniki badań, powiedzieli, że Dorota, twoje serce jest już w takim stanie, że no, nie wypuszczamy cię, czekasz na dawce. No i niecały miesiąc później odbył się przeszczep, także miałam bardzo dużo szczęścia. No właśnie, bo ja domyślam się, że ten miesiąc dłużył się w nieskończoność, ale na polskie warunki to nie jest długi czas oczekiwania. Tak, no tak jak wspominam, miałam bardzo dużo szczęścia, tym bardziej, że mam dość rzadką grupę krwi i bardzo schudłam w oczekiwaniu na przeszczep, także no można powiedzieć, że to jest taki mały, duży cud. Co się zmieniło po twoim przeszczepie, może w twoim podejściu do życia, do świata? Zawsze mnie to ciekawi, no bo nie bez powodu spotykamy się na biegu po nowe życie, bo gdzieś wszystkie osoby po przeszczepie, tak zwane przeszczepki, nazwane przez nas pieszczotliwie, mówią o tym, że no, zaszło w nich samych sporo zmian. Tak, przede wszystkim czuję, że jestem bardziej odważna, bardziej korzystam z tego życia, bo wiem, jak bardzo potrafi być kruche. No i szczerze mówiąc, przestałam się przejmować takimi małymi rzeczami, bardziej doceniam po prostu to, nawet te drobne, małe przyjemności dnia codziennego. To też wpłynęło, zakładam, na to, że ten temat jest gdzieś obecny w twoim otoczeniu i myślę sobie, że pewnie namawiasz wszystkich dookoła, chociażby do tego oświadczenia woli, które może później ułatwić taką drogę i uratowanie komuś życia. Tak, szczerze mówiąc, kiedy byłam pierwszy rok po przeszczepie, wrzuciłam post na Facebooka, dużo moich znajomych nie wiedziało, że miałam ogólnie problemy kardiologiczne, że jestem po przeszczepie. Później rozmawiając z nimi okazało się, że zaczęli poruszać ten temat ze swoimi znajomymi, z rodziną, także bardzo się cieszę, że ten temat no, ewoluuje i jest coraz bardziej no, po prostu istotny. Jest nośny i też po to jesteśmy, żeby oczywiście o tym mówić. Chcemy też pokazywać, że osoby po przeszczepie to są osoby aktywne, które mogą normalnie żyć. Tak, to jest prawda. Ja właściwie no jeszcze bardziej aktywnie niż przed przeszczepem żyję. Pracuję zawodowo, też w miarę możliwości oczywiście uprawiam jakieś tam lekkie sporty. No i po prostu korzystam z tego życia tyle, ile się da. I właśnie też o tym chcemy mówić, bo bieg po nowe życie to jest też bieg, co oznacza, że jest tutaj taki mały motyw rywalizacji. Czy ty na trasie odczuwasz to, że no, może trzeba trochę przycisnąć, może trzeba dać siebie trochę więcej dzisiaj? Szczerze mówiąc, dzisiaj tak na spokojnie szłam za doktorem transplantologiem, który szedł w miarę powoli, więc tak troszeczkę za nim się tam skryłam, ale w ostatniej sekundzie kolega po przeszczepie serca również mnie wyprzedził, więc wtedy poczułam taką iskrę rywalizacji.